Film ten jest częścią projektu społecznego Śmieciowa atmosfera. To miasto, w którym mieszkamy, Leszno. Jest to miasto jak każde inne. Ma dzielnice, na dzielnicach są osiedla, a na osiedlach tysiące domów. I w okresie na przykład takim jak teraz, trzeba owy dom jakoś ogrzać. I tu pojawia się problem. Wielu ludzi jako sposób ogrzewania wybiera spalanie śmieci. Dlaczego? Przecież wszyscy dobrze wiemy, że spalanie śmieci jest szkodliwe dla zdrowia, no i nielegalne. Postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z mieszkańcami naszego miasta. Oto jak odpowiedzieli na nasze pytania. Mówimy tak, to nie powinno mieć miejsca. Śmieci są po to, żeby je segregować. Oczywiście wiadomo, ochrona środowiska powinna się tym zająć. Kiedyś mieszkałem w kamienicy, to wiem, że między oknami na parapetach pełno sasy było, okna były częściej, było trzeba myć. Ja jestem ogólnie przeciw. Ludzie takie coś robią. No, oczywiście to jest niedopuszczalne, bo to jest szkodliwe dla samych mieszkańców otoczenia i dla przyrody, która to nas otacza. No i przede wszystkim sami wiemy, że o smog, który się rozciąga w miastach, to jest głównym powodem są albo samochody, albo właśnie dymy ze spalenia właśnie tego typu produktów ubocznych. Ja mam akurat gazowe ogrzewanie, więc jestem przeciwko temu paleniu. No, naturalnie, no śmieciami nie powinno się palić. O paleniu w piecach śmieciami to już w ogóle odpada. Nie idzie w ogóle przejść, śmierdzi, także szok. Jestem przeciwny paleniu śmieci, ale węglem jestem za. Bo żyjemy w klimacie mroźnym. No to jest karygodne, nie? Żeby palić śmieciami w piecach. Zatruwamy nie tylko powietrze, ale też siebie, nie? Przez to cierpią nasze dzieci i wszyscy wkoło, nie? Od tego to są te choroby wszystkie, które teraz się wychodzą. Znaczy raczej brakuje tych pojemników do segregowania śmieci. Gdyby było tego więcej tutaj w Starym Mieście, to by pewnie osobno kładli plastiki, osobno gazety, papiery, bo są na to kontenery specjalne, jak są w tych skupiskach, gdzie są bloki. Tak jak teraz tam, gdzie mieszkam, to są bloki, także co możemy, segregujemy, papiery, plastiki, szkło. No, z różnych powodów, no to albo przede wszystkim mi się wydaje, że z biedy, no bo jeżeli ludzie nie stać na zakup gdyby pewnych innych źródeł ogrzewania, no to oszczędzają na zasadzie paląc, że zawsze jakieś tam źródło energii uzyskają, plus kwestia nie stać ich albo mało wydajny jest system odbioru śmieci i segregacji, które powoduje, że do mieszkańców się bardziej opłaca to spalić, szukać zatruć otoczenie, niż po prostu oddać to do recyklingu. No nie wiem, chcą się pozbyć tych śmieci pewno, może nie mają pieniędzy na kupno. Myślę, że chyba to biedni ludzie tak robią. Sądzę, że ktoś, kto ma pieniądze, myślę przynajmniej, że ktoś, kto ma pieniądze, nie powinien takich rzeczy robić. Żeby się pozbyć śmieci najwidoczniej, ale od tego są kosze, nie? A nie żeby palić takie coś pieca. Bo jest tanie, są biedni, dlatego to robią. Jakby byli bogaci, by tego w życiu nie robili. Kwestia negustwa, nie? Po prostu ludziom się nie chce segregować. Lepiej wrzucić do pieca, niż iść do śmietnika wyrzucić, nie? No wiadomo, no na ostatecznym sposobem są mandaty, tak? To jedna sprawa. A dwa, że no to jakieś tam, no wprowadzić jakieś tańsze, jak ktoś mówi, paliwo zamienne, jakieś tańsze, węgiel, tym, no. Wiadomo, kto nie ma pieniędzy, to palić, czy może, byle ciepło utrzymać. Nie wiem, popularyzacja innych systemów energii, jakichś alternatywnych, typu, nie wiem, tam fotowoltaniczne, czy tam pompy ciepła, jakieś, które po prostu by czerpały z naturalnych źródeł energię i powodowałyby, że nie trzeba by było, gdyby palić typu innymi śmieciami albo innymi, na przykład z węglem, który też gdyby powoduje, że duże zanieczyszczenie jest na otoczenia, szczególnie w dużych miastach, gdzie ewentualnie, jeżeli się jest palone węglem albo śmieciami, to smog powoduje, że jest duże zanieczyszczenie. No teraz jest jednak chyba projekt unijny taki, gdzie dopłacają do
założenia ogrzewania gazowego, więc trzeba to wykorzystać, myślę, i nagłośnić taką sytuację. Nie mam zielonego pojęcia. To dużo ludzi pali chyba tymi śmieciami, żeby tego się pozbyć. Jeżeli będzie klasa średnia w Polsce i będą ludzie mieli więcej pieniędzy, to na pewno przestaną palić śmieciami. To jest większe sankcje finansowe.